Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Karp z Wujczy. Gospodarstwo rybackie Wujcza posiada stawy o łącznej powierzchni około 400 hektarów. Czysta okolica i nowoczesna infrastruktura korzystnie wpływają na jakość hodowanych ryb. Mówi Klaudiusz Jurzysta, prezes spółki. Nasze gospodarstwo głównie zajmuje się produkcją karpia, ale także produkujemy takie ryby jak tołpyga, sum, szczupak, sandacz, amur, okoń i karaś. Firma specjalizuje się w hodowli ryby przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i do zarybiania. Dysponuje własną przetwórnią, w której przygotowuje towar na zamówienie pod potrzeby klientów. Prowadzi również punkt sprzedaży bezpośredniej. Za mną znajduje się 8 zbiorników wodnych, których w ciągu roku produkowane jest około 100 tysięcy sztuk na rybku. Natomiast jesienią znajdują się tutaj ryby handlowe. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pozwoliło na zainwestowanie w obiekt Jastrzębiec. Została wyremontowana płuczka dla ryb, uszczelniono i zmieniono profil skarb, utwardzono grunt oraz wyremontowano stalowe mnichy na dopływach i odpływach stawów magazynowych. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.